We'll be right back.
Czas na krótkie podsumowanie, co jest zrobione do tej pory. Czyli mamy porozcinane płyty, mam poprzyklejane i obfryzowane obrzeża. I to jest temat zamknięty. Muszę się jeszcze zastanowić nad przygotowaniem dwóch wycięć w bokach mojej szafy pod listwę przypodłogową, ponieważ tą listwę mamy w domu, no i nie chciałbym jej usuwać, ponieważ jest to jakieś tam dodatkowe wejście, powiedzmy, dla gryzoni grasujących gdzieś pod domem, więc te listwy na pewno zostaną, a w bokach no będę musiał wykonać pewnie jakieś wycięcie na tą listwę i pewnie również będę chciał to okleić. I teraz mogę przejść do kolejnego kroku, czyli do trasowania wszelkich otworów montażowych. Dopiero teraz, ponieważ po naklejeniu obrzeża, które może być wiadomo różnej grubości, a bazujemy od zewnętrznych krawędzi, te otwory czy te wymiary mogły się różnić od tych, które mamy na rysunku bez obrzeża. Więc teraz, patrząc na rysunki wykonawcze, będę jechał od brzegów i te otwory nanosił. Jako że wszystko praktycznie bazuje właśnie na wielokrotności tych otworów o rozstawie 32 mm, więc tutaj na pewno szablon, ten duży, pójdzie w ruch nieraz. On mi pomoże w równym wykonaniu tych otworów, ale też będę musiał skorzystać jeszcze z drugiego szablonu do nawierceń. Takiego szablonu, który będzie niezbędny wręcz do wykonania otworów pod połączeniami mimosiadowe. Czyli w takiej sytuacji tutaj mamy jeszcze tego piny. Bez tego szablonu raczej takiego odwiertu bym z ręki nie wykonał, więc odwiert, później to łączymy, ale to wszystko zobaczycie w trakcie filmu. Tak więc drugi szablon na 100% jest mi potrzebny, żeby to poprawnie wykonać. Co dalej? Złączki do pleców również będą wykonane otwory tym dużym szablonem. No i oczywiście największe elementy, czyli elementy tego zestawu jezdnego, czyli top line L. Tutaj są, to jest zestaw do cichego domyku, elementy montażowe, no i oczywiście instrukcje, które również mają tutaj naniesione te wszystkie otwory, które trzeba wykonać, i są one pokazane gdzie. To jest jedno pudełko, no i tutaj cały ten zestaw jezdny, nie będę tylko wyciągał jeszcze, żeby czegoś nie pogubić. To również Wam dokładnie pokażę, jak z tego skorzystać i jak to zamocować. To na razie odkładam na bok. I co jeszcze? I w międzyczasie wykonaliśmy krótki test, ponieważ krótki test lakierowania. Ponieważ w tym pomieszczeniu, w przedpokoju, jedynym jak gdyby elementem drewnianym, który jest tam gdzieś obok z jesioną, to są drzwi do kotłowni i do toalety, i one są wykonane w lakierze bodajże półmacie. Wziąłem, to jest lakier ekstra ochronno-dekoracyjny półmat. I takim lakierem wykonałem próbę na kawałku formatki pędzlem. Chciałem to wykonać właśnie też sam. Proste nanoszenie pędzlem, jedna warstwa, około 20-24 godzin to schło, lekki szlif delikatnym papierem, gdzieś około 300 gradacji, druga warstwa i myślę, że jestem z efektu zadowolony. Przy tak dużych powierzchniach myślałem, że będzie widać gdzieś przejazdy tego pędzla, ale tego nie ma. Jest to naprawdę estetycznie wyglądająca powierzchnia. Myślę, że nikt się nie zorientuje, czy to było nanoszone pędzlem, czy pistoletem. Wygląda naprawdę fajnie, więc tak to też będzie później zamalowane. Czyli
koniec gadania, czas pracowania, albo może czas trasowania. Teraz muszę przenieść te wszystkie otwory, czy też przenieść te wszystkie wymiary do otworów z rysunków wykonawczych na poszczególne formatki i te otwory wykonać.